kolejnym vlogmasie. Ja tak wygląda człowiek, który spał tylko kilka godzin, bo edytował filmy do północy i obudził się o 6, żeby robić inne rzeczy w domu. Także dzisiejszy odcinek będzie na temat pielęgnacji. Chciałabym Wam też pokazać w dzisiejszym odcinku moją poranną pielęgnację i zazwyczaj, jeżeli bym się szykowała do pracy, to nie ma szans, aby to zrobić z rana, jest jeszcze ciemno. Także wykorzystam kawałek filmu, który nagrałam Wam wcześniej, aby to pokazać. I oczywiście zaczynam od umycia twarzy. Tutaj akurat nie ma kosmetyku, którym to wykonuję, ale mam kilka. Może to też będzie odcinek kolejny, bo mam w sumie fajne kilka do pokazania. Każdy jest super z innych powodów. W każdym razie, zaraz po umyciu twarzy nakładam serum marki Jan Marini, Siesta Face Serum, który już jest też na wykończeniu. Ja mówiłam Wam też przy okazji innego odcinka projektu Denku, że kupiłam sobie całą serię tych kosmetyków i ten jako jedyny został mi jeszcze. Kłamie, jeszcze mam żal do umycia twarzy, oczywiście jego pojemność jest znacznie większa. W każdym razie miałam też serum z kwasem glikolowym, bardzo dobrze mi się sprawdzało. Miałam też krem na noc, który niestety był bardzo mało wydajny, ale spoko w działaniu. W każdym razie serum z witaminą C całkiem sympatyczne, ale jak to zwykle bywa w przypadku takich kosmetyków, nawet po ponad dwumiesięcznym korzystaniu, tak jak w moim przypadku, widziałam rezultaty, ale nie jestem w stanie Wam jednoznacznie powiedzieć, czy to jest tylko i wyłącznie zasługa tego kosmetyku, bo to jest dość złożony, nie problem, tylko no, po prostu złożona sprawa. Ale w każdym razie serum mnie nie zapychało, bardzo ładnie rozświetla twarz, mam wrażenie, że zmniejszyły mi się też przebarwienia, ale to też mówię, może być zasługą innych kosmetyków, które używam w tym samym czasie, chociaż jak się przekonacie pewnie w tych odcinkach, moja pielęgnacja jest dość minimalistyczna, chociaż wiem, że komuś 4 kosmetyki to się wydaje super dużo, ale dla mnie to jest po prostu taki optimum. Czyli zaczynamy od serum z witaminą C, czekam 5 minut i to jest nowość, którą wcześniej używałam, ich kolejny krok z tej serii, czyli te serum z kwasem glikolowym. A teraz, poczekajcie, bo może mam jeszcze gdzieś tutaj, pokażę Wam. O, tak ono wyglądało, tutaj trzymam, żeby pokazać do projektu Denko, ale to było właśnie te. One super się sprawdzały. W każdym razie, teraz skończył mi się, zamieniłam na coś marki Regimen, to jest marka z Kanady, Serum Level, które działa wybitnie na przebarwienia. Tutaj mamy niacynamid, kwas tenaksamowy w takim stężeniu i fajne pH też. Serum ma bardzo wodnistą konsystencję, bardzo łatwo się też wchłania, nie zostawia żadnej tłustej powłoki na skórze i jest fajne. Zauważyłam też, że był okres, kiedy tylko go wprowadziłam, jeszcze wtedy nie było tak zimno na zewnątrz, że mogłam od razu bezpośrednio potem nakładać ten krem z filtrem. Ale ostatnio właśnie trochę się ochłodziło i moja skóra też to poczuła, dlatego dokładam jeszcze jedną warstwę, którą jest krem też o boskim składzie z tej samej marki Cream, który jest cudownie kojący na skórę, szczególnie teraz w tym okresie zimowym, a także po zabiegach takich silnie kosmetycznych, na przykład kwasach, albo w przypadku moim wprowadzeniu tretinoiny, którą używam 2 razy w tygodniu z wieczora. I ten krem po prostu przynosi takie ukojenie skórze, jest kompletnie bezzapachowy, jest gęsty, ale ładnie się, fajnie się rozprowadza na skórze. Jestem jak na razie zachwycona. Po nałożeniu kremu też czekam kilka chwil, ale zazwyczaj to jest dość szybko, nakładam też krem z filtrem. Ja o tym mówiłam Wam jakiś czas temu na Instagramie, że miałam, nie lubiłam go. Nawet jak przygotowałam odcinek, kiedy mówiłam o takich zawiedzeniach tego roku. Ja kupiłam go latem i on wtedy mi się kompletnie nie sprawdzał. Nawet podejrzewałam go o to, że zapycha mi cerę, ale nie wiem, słuchajcie, co się stało, znaczy wiem, co się stało, po raz kolejny zmiana temperatury na zewnątrz, pewnie też w mieszkaniu jest inna wilgotność, w szkole, gdzie pracuję, jest też inna wilgotność powietrza w moim pokoju i po prostu ten krem teraz mi się sprawdza. Fakt, że nie miałam innego i pomyślałam, no spróbuję jeszcze raz, dałam mu szansę i jest naprawdę spoko. On tutaj ma alkohol w składzie, ale mi to nie wadzi, spróbuję troszeczkę wycisnąć. O, gdzie mi to wystrzeliło? Nawet nie wiem. Ale to jestem tak właśnie. Ale tak to jest, jak się robi jedną ręką. Ale widzicie, on ma taką beżowy kolor. Zapach ma też dość charakterystyczny, ale przyjemny. Nie jest jakiś niezbędny. Nigdy nie widziałam, żeby ktokolwiek pokazywał na wnętrznej części dłoni, jak się to robi. Ale w każdym razie kwiatowo pachnie.
Sprawdza mi się. Jeżeli bym go się pozbyła, bo było bardzo blisko, żeby go podać dalej, to pewnie bym nie wiedziała o tym, że fajnie się sprawdza w tym momencie. I był okres, kiedy stosowałam go właśnie po tym serum i było super, moja skóra nie potrzebowała niczego innego. A teraz, kiedy jest troszeczkę chłodniej i też już trochę wychodzi mi potrażnienie po tretinoinie, dlatego wprowadziłam, ten się super do tego sprawdza. Tak jak widzicie, już prawie, jeszcze tutaj zostało dużo, jeszcze będę wyciskać i później pewnie rozetnę tubkę, ale naprawdę jest okej. Okay. Na lato za bogaty, na teraz w sam raz. Nie wiem, co jeszcze wieczorem nagram, bo też mam długi dzień, chociaż nie wiem, możliwe, że do domu wcześniej wrócę, ale nie wiem, zobaczymy, ale wątpię. Przed chwilą właśnie też nałożyłam mój krem z filtrem i nałożyłam też troszeczkę tego kremu BB Purito. Wczoraj nie powiedziałam wam jeszcze, że wczoraj w salonie, w sklepie Lisy kupiłam sobie pomadkę taką dodającą kolor, chociaż też w sumie nie wiem, czy dobrze zrobiłam teraz, bo przecież i tak przez maski nie można pomadek, znaczy można nosić pomadki, ale to jest trochę bez sensu, bo to wszystko się rozmazuje. Kupiłam jeszcze cień do oczu, ale wczoraj właśnie ta pani mi zaaplikowała i słuchajcie, trochę mnie bolą powieki. I zastanawiam się, czy to może nie jest jakaś reakcja alergiczna, dlatego poczekam jeszcze. Poczekam jeszcze, zobaczę, czy zaaplikować, czy nie. Tu już chłopcy, patrzę, wstali. Dzień dobry. Dobry, mamo. I... Masz dyspensa? Słucham? Dyspensa. Bo co? Nie wiem, gdzie jest Milk Dispenses. Myślałam, że mówię, gdzie jest Marks Spencer's. I wiecie, co jeszcze zrobiłam? Zapytałam panią, czy może widać. I Color Match z moim James. To nie działa chyba już na razie. Teraz zostaw na razie, nie wkładaj. Czy może mi zrobić kolor, dopasować kolor do mojej skóry? I powiem wam, że wyszłam na zewnątrz i tam zaaplikowałam sobie tutaj troszeczkę w okolicach nosa. I powiem wam, że trzymał się mat pomimo maseczki, którą miałam później przez jeszcze kilka godzin, całkiem nieźle. To jest takie satynowe wykończenie, naprawdę ładnie wyglądało. Dostałam próbkę, dzisiaj nie mam czasu, nie mam siły i też światło, patrzę, jakieś takie dziwne, żeby to nałożyć, ale zrobię to może w weekend, jak będę miała chwilkę. I możliwe, żebym kupiła sobie podkład, bo dawno nie kupowałam takiego w ogóle drugoryjnego, to już, znaczy to nie jest drugoryjny, no, ale taki puder w płynie. Podkład w płynie, nie miałam takiego już od kilku lat. Zazwyczaj używałam minerałów. Tutaj też już mi się wykończył dzisiaj ostatnio mój puder brązujący. I to tyle. Pomalowałam rzęsy tuszem, którego używam już od 2 lat. I idę do pracy. Spakowałam Alusia kostium. Mam nadzieję, że nie ulegnie zniszczeniu. Tam na dole jeszcze są czarne spodnie, bluzy czarne, żeby pod spód nałożyć. Wiecie, jak owieczko ma czarne nogi, łapie, tylko futro białe. A to szarfy wczoraj z pracy jakoś tam zostawię, bo był pomagaczem podobno w czasie lunchu. Ja jeszcze szybciutko pokażę wam się w moim zbroi, w moim najlepszym ubranku. U mnie w pracy jest super ciepło, a wiecie, nie chce mi się za dużo ubierać. I jeszcze dzisiaj wzięłam koleżance, znaczy jej córce kilka Christmas jumpers moich, bo w piątek jest Christmas Jumper Day. Ciekawe, jakbym wyglądała z takimi włosami, jak myślicie. Kiedyś miałam, ale mi się wydaje, że mam taką bardziej okrągłą twarz przy takiej fryzurze. Nie wiem. Ja wiem, jaką mam twarz zmęczoną. Aluś drabie pracę domową z polskiej szkoły. Aluś, ty widzisz dobrze? Tutaj usiadł na ziemi zamiast przy stole. Przy moich kwiatuszkach. Kogo kolorujesz, Mikołaja? Tak? Nic nie powiesz? A my tam obiad robimy. Tutaj zrób taki w środku jeszcze. O, super. A? Jaka to literka? H. No to zrób H, no. What, that thing he's doing now? Yeah. That's an I, isn't it? No, this is an A. James and Alex in H here. Well, you could do a H. Looks like an I now, though. I just turned it more. No, i teraz musisz pokolorować. Interesting homework.
Does this make a way? Is he meant to spill something? No, no, just I don't know why there's a picture of watermelon. And these Polish books are a bit funky, aren't they? Strawberry fly. Dobry wieczór, ja dzisiaj wróciłam z pracy i się zrzemnęłam i teraz właśnie akurat też coś robię. Alex, mówiłam wam o tym w weekend, James już to zrobił, ale Alex jeszcze nie. Został poproszony, aby napisać kartkę dla osoby, która mieszka w domu starców i my dostaliśmy pana Zbigniewa, nie, pana Zbysława. I przed chwilą właśnie mu drukowałam rzeczy, które Alex może teraz udekorować. Ja pojechałam teraz też do polskiego sklepu, żeby kupić jakieś pierniczki, bo mają być coś miękkiego podobno. Także to dobre. I ja teraz właśnie tutaj film, już zjedliśmy kolację. I to chyba będzie tyle na dzisiaj, słuchajcie. Bo tak jak mówię, nie wyrabiam się na zakrętach ze wszystkim. Dzisiaj z Gawem pisaliśmy listę, co trzeba zrobić na jutro, na pojutrze, ale już niedługo będzie troszeczkę wolniej, będę miała więcej czasu, żeby się skupić na YouTubie, na nagrywaniu może jakichś fajniejszych filmów, ale w tym momencie no po prostu muszę się zająć domem i muszę się zająć tym, co jest tutaj dla mnie w tym momencie dla nas najważniejsze, nie tylko dla mnie. Pani podobno powiedziała w szkole Alka, że bardzo jej się podobał kostium i liczę na to, że je zrobię taki sam. Taki żarcik, astronaucik. No, krótko, zwięźle, prawie na temat, niekoniecznie. Do zobaczenia w jutrzejszym filmie. Trzymajcie się, pa pa!